musi być poddanie, Filip! Witam wszystkich, Filip Fran Wiszniewski, WWF Walki według Filipa. Na drodze wojownika dzisiaj spotkałem postać bardzo nietuzinkową, popularną w ostatnim czasie. Mateusz, jak już nie Chińczyk pewnie, ale Rebisti Rembecki, witam serdecznie. Witam wszystkich. Mateuszu, przede wszystkim ogromne gratulacje, bo to jest naprawdę kolejny wielki sukces polskiego MMA, zwycięstwo w debiucie UFC przeciwko Nickowi Fiore. Przede wszystkim zapytam, co to dla Ciebie znaczy, bo Ty przez wiele lat tak naprawdę dążyłeś do tego UFC, biłeś się na Fenie. Jakie to jest uczucie? To jest spełnienie, satysfakcja, czy jeszcze większy taki kop motywacyjny? Znaczy, w sumie odpowiedziałem sam na swoje pytanie, w sensie to jest satysfakcja, kop motywacyjny. Jestem szczęśliwy, dumny i jakby dużo emocji przy tym towarzyszy, no bo jednak bardzo długo się starałem, jak rozmawiam z trenerami, no to te dwa lata straciłem właśnie na to, żeby się tam dostać i prawdopodobnie no muszę teraz wszystko nadrobić i no trzeba to taką szybką, krótką drogą lecieć. Bardzo się cieszę, że gdzieś tutaj się otwierasz na te media. Pewnie w UFC dostrzegasz, jakie to jest ważne, czy w pewien sposób przechodziłeś jakieś szkolenia co do tego, jak zachowywać się w mediach, jak budować swoją osobę, swoją postać? Czyli ja to staram się robić naturalnie, skoro ty odbierasz ten sposób, to znaczy, że robię dobrą robotę, ale nikt mnie jakby nie uczy, może jakieś tam dostaję wskazówki, ale wszystko robię sam, wywiady akurat po angielsku staram się mówić, no bo wiem, że to ogląda cały świat, a nie wiadomo, że Polacy zrozumieją to, co mówię po angielsku, przynajmniej większość, a jak nie, to zostanie to przetłumaczone, a jak mówiąc po angielsku, no to jednak do szerszego grona fanów docieram. Bardzo cieszy ta wygrana przeciwko Nickowi Fiore. Mateusz, przejdźmy troszkę do takich aspektów technicznych tej walki. Zacząłeś bardzo mocno. Powiedz, z czego to wynika. Czy to jest gdzieś ta chęć jeszcze udowodnienia Dana White'owi, że to była dobra decyzja, aby cię zatrudnić, czy po prostu to wyniknęło z planu, jaki ustaliłeś z trenerem Bagińskim? Czy bardziej chyba, może nie, żeby zauważył mnie Dana White, prawdopodobnie nie oglądał nawet tej walki. On sobie przychodzi kiedy chce, jakby na walkę główną bądź wcale. Za dużo tych gal jest też w roku, żeby mógł każdą obejrzeć. Ale z kolei ja też chciałem po prostu siebie sprawdzić, coś udowodnić. Ja też jestem w stanie przewalczyć 3 rundy po 5 minut w takim tempie, jak było w pierwszej rundzie i jakby to jest docelowo. W przyszłości chcę tak zrobić. Na zasadzie muszę tylko parę rzeczy zmienić, bo tutaj błędy się wkradły, troszeczkę się podpaliłem. Nie ukrywam, że 50 tysięcy dolarów motywuje bardzo, żeby to efektownie wbić się, żeby się pokazać. No jednak w UFC musisz czymś się wyróżniać, tak? Nie tylko, nie możesz być tam jednostajnym tempem iść do przodu i być takim rzemieślnikiem. Musisz mieć takie coś, co ludzie będą chcieli oglądać po prostu. No i co? No, jestem na dobrej drodze, parę rzeczy zmienimy i będzie okej. Mati, bardzo cieszy to, jak ty przede wszystkim się też w Contender Series pokazałeś, bo pamiętam sam do Fenu, czy nawet tobie podsyłałem kurcze rywali, z którymi w Fenie możesz się zmierzyć przez wiele lat. Tak naprawdę było zarzucane Kubie Borowiczowi czy prezesowi Jóźwiakowi, że poziom tych rywali nie jest zbyt niski, ale ja odnoszę wrażenie, że to właśnie twój poziom był już nieco wyżej niż to polskie MMA. A jakie jest twoje odczucie? Znaczy pieniądze, jeszcze raz pieniądze, to wszystko było jakby, no nie było stać organizacji na to, żeby ściągnąć dla mnie takiego zawodnika, który by sprostał wyzwaniu i był bardzo duży problem z jakby, żeby się dogadać i finansowo. Oni też chcieli brać z mojej gaz takie pierdoły, że masakra. No nie ma co gadać. Też wiadomo, że w jakimś tam stopniu odbiegłem od poziomu, jaki oni mi oferowali. Dlatego też między innymi poszedłem do UFC. Na dzień dzisiejszy tak osobiście uważam, że mój poziom nie został zweryfikowany. My nie wiemy, gdzie mogę się uplasować. Jest to fajne. I jeszcze wszystko przede mną, więc takie no, podekscytowanie, wiesz, jeszcze mnie czeka. I co? Kurde,
jest dobrze, nie? Naprawdę. No i jakby wracając do twojego pytania, no Fenn nie miał tych zawodników, miał problem. W UFC w sumie też mieli problem, no bo cztery chyba zawodników odmówiło mi walki, nie? Jakby w UFC, począwszy od Omara Moralesa, to miał kontuzję rzekomą, aczkolwiek normalnie później trenował, widziałem w social mediach, że funkcjonował, więc podejrzewam, że on z góry nie zakładał, że nie będzie się bił, też nie puszczał żadnych postów czy coś, jakby nie promował tej walki, więc to też co za tym idzie, no reasumując, można się domyślić, że nie był zainteresowany tą walką, to jest jedna rzecz. Trzech zawodników odmówiło, nie wiem, którzy to, wiadomo, że to jest short notice, ludzie kalkulują, to jest ich kariera, no to fajnie, bo to Sean Shelby sam mojemu menadżerowi mówił, to są fajne informacje, no i niestety musieli wziąć debiutanta na short notice i dali też mu możliwość, czy dobrze, czy źle, że się z nim biłem, no to ciężko powiedzieć, ja się jestem przeszczęśliwy, że w debiucie mogłem wygrać. To jest też fajne, jak to mówią pierwsze koty za płoty. Mati, ja też walcząc gdzieś na matach grapplingowych troszeczkę rozumiem ten mental w walce, że czasem występuje ten stres. Jak ty byś porównał, czy to się w jakikolwiek sposób zmieniło, kiedy biłeś się na Fenie, kiedy wychodziłeś do samej klatki w porównaniu z tym, co jest UFC? Presja jest większa, bo oczekiwania też wiadomo, wprost proporcjonalnie rosły do twoich kolejnych zwycięstw. Właśnie, tak wszyscy myślą, że jak już jestem w UFC, to się mogę bardziej stresować, nie? A właśnie wręcz odwrotnie jest. Ja też wszystkie te walki, które miałem, toczyłem w Fenie, ja się bałem, że nie podołam temu. Na zasadzie, skoro ty możesz przegrać w Fenie, no to po co ty idziesz do UFC i tak dalej, i tak dalej. To, i też budujesz, hypujesz się, ciągle do góry idziesz, tworzysz ten nieskazitelny rekord, w sensie tą pasę wygranych, już mam w tym momencie 14. No to jednak jest to presja, że później możesz się powinąć nogę. Teraz na tą chwilę jesteś w UFC i kładziesz na to, prędzej czy później przegram jakąś tam walkę. Wiadomo, no, taki jest sport. W tym sporcie się przegrywa. Trzeba tylko, wiadomo, szukać tego swojego pułapu, tak jak wcześniej powiedziałem. I teraz jeszcze wracając jakby do twojego pytania, to ja się stresuję bardzo, ogromnie. Ale już jestem dojrzałszym zawodnikiem i już tak na spokojnie, w zasadzie, no dobra, no już zrobiłem tą 18 walkę zawodową, okej, spokój, rozgrzewamy się, no niestety, no nie będę nawet, już przestał, to by było nudne pokazywać trenerowi, że się stresuję, no bo ile to można, nie? Mówię, no dobra, no to teraz doświadczenie, spokój i fajnie naprawdę wszedłem do tej walki, nie? Wiadomo, że w walce jakby to już kompletnie co innego było, ale wszystko to, co było przed, było dla mnie okej, w moim odczuciu. Bodajże u pana Tomasza Majewskiego w Fight Sport Review mówiłeś, że nie do końca chyba byłeś zadowolony, że też plan taki na walkę był, żeby sprowadzać tę walkę, bo głównie jesteś grapplerem. Natomiast zapytam, czy tam były problemy z przejściem gardy, czy po prostu nie chciałeś przechodzić tej gardy i chciałeś go po prostu z góry. Gameplan był w sumie taki jak zawsze, tylko wiadomo, że chciałem tą walkę troszeczkę dłużej poprowadzić w stójce i ocenić, jak będzie mi szło. I co, no później zacząłem szukać tego obalenia, żeby też zapunktować. Narożnik mi podpowiadał, że jednak już obalać, a jeśli chodzi o gardę, to chciałem zostać w niej, tak? Czułem się, widziałem, że wpina się za plecy i wiem, jak bardzo łatwo można poddać za pleców. Ja ogólnie mam to opracowane, ja dobrze uciekam, ale no wiadomo, jakby ja minimalizuję straty, tak? Tutaj jednak trzeba było trochę przekalkulować. Chcę być efektownym zawodnikiem, efektywnym, ale z kolei czy takim IQ w klatce musi być na bardzo wysokim poziomie, żeby móc jakby... No to są szczegóły, tak? To ten szczegół umożliwi mi pewne zwycięstwo. Jeśli bym tego nie zrobił, no to mógłbym się gdzieś nadziać, tak? I bardzo dużo zawodników popełnia ten błąd, jakby nie minimalizuje straty. Jak się przygotowuje, na przykład Mike Brown fajnie prowadzi zajęcia, on minimalizuje straty, on po prostu jak pod MMA wyklucza striking, tak? Czyli te zapasy robi tak, żeby przy obaleniu nie nadzieć się na żaden cios, odejść głową, pracować tak,
żeby po prostu być bezpiecznym. I też trzeba to wprowadzać. Ja też, mój styl jest akurat pod tym względem bardzo fajny, bo ja jestem ajkutem, zachodzę sobie w prawo, wykluczam prawą, lewą, prawą rękę, prawą nogę. W sumie można powiedzieć, że lewą nogę też, tak? Bo lewa noga jest wykroczna i ona jest za blisko i jeśli on nią kopnie, no to skraca dystans, więc co za tym idzie, można łatwiej obalić przeciwnika. Jeśli ja zachodzę w prawo, kopię mi, można nawet zauważyć na tej walce, jak tracił równowagę kopiąc, tak? I to jest mój game plan, nie? Ja sobie chodzę w prawo. On mi przez chwilę zmienił stronę i ja go w ogóle zmieszałem, bo jak zmienił stronę, ja szedłem w lewo. On o tym nie wiedział. Ja już wiem, co mam robić, jak ktoś zmienia pozycję. Na intuicji działa u ciebie już? Nie, to jest wiedza. To jest po prostu coś, co nabyłem. Myślę i po prostu też fajnie. Jak wiem, co mam robić, to jestem też spokojniejszy. Moja game plan jest wtedy taki wszystko ułożone, nie? Że mam odpowiedź na każdą sytuację, no i wtedy w walce ciągniesz to, nie? Jakby wiesz, co masz robić, nie zostajesz w miejscu, na zasadzie, kurde, jestem teraz w dupie, muszę coś zmienić, nie? O to chodzi. No i sobie wychodziłem w lewo bądź w prawo, wykluczałem jego najmocniejsze strony, frontkiki. Te frontkiki w ogóle nie ważyły, w ogóle jego ciosy nie ważyły. Później po prostu jak skracałem dystans, no to on już, wiadomo, rozkminił mi trochę, nie? I tym łokciem trafiał, ale też idąc w prawo, uderzając sierpem, też wykluczam go, nie? I tak mogę gadać, nie? Fajne. On też był troszeczkę pasywny w stójce, już znał twoje umiejętności, też troszeczkę widać było, że był w pewien sposób zablokowany. Znaczy, on po prostu nie chciał być zakatowany, no. Chłop nie mógł, w żaden sposób nie narzucił swojego stylu. Też nie był rozbity, pierwszy raz spotkał się z czymś takim, pierwszy raz pewnie dostał tyle ciosów na głowę, takich dewastujących, no bo jednak po walce był jak bulwa, nie? I co? Kurde, ja narzuciłem swój styl, on nic nie był w stanie zrobić i tyle. Ja sam ze sobą tak naprawdę wtedy przegrałem, nie? No bo to ja szczerze, jakby zrobił krok do tyłu, wyczekałbym go, to bym go ustrzelił, tak? Bo on by się otworzył, tak? A ja nie pomyślałem o tym, nie? On mi zawsze na różnie, to też jakby zasypiany, miałem tą samą sytuację. I w sumie z każdym innym też. Ja napieram do przodu, pomimo tego, czy jestem zmęczony, czy nie, napieram do przodu, nie? I nie czekam na przeciwnika, to ja już chcę zaatakować. A ja, wbrew pozorom, dobrze z kontry się bije, nie? Ja potrafię za kroku oddać. Na przykład ustrzeliłem sobie tego Bariosa, nie? Poza kroku lewy prosty wszedł, albo sierp, nie pamiętam, nie? Już go trochę rozchwiałem wtedy, ja pamiętam doskonale. Czekaj, dużo jest takich sytuacji, gdzie z kontry mogłem atakować, a gdzie nie atakowałem, to był na przykład... Marian Ziółkowski też czeka, nie? Słucham? Marian Ziółkowski też czeka na kontrę, tam chyba musiałeś więcej presji wywrzeć. On też był, ale to ja tak samo jak właśnie wszystkie inne walki, ja narzucałem presję, tak? On po prostu nie miał pomysłu na mnie i bił tylko tym prostym. Jedynie co mnie rozbijał, to prostym, nie? Żaden inny cios nie wszedł. Wszystkie midle, które mi wsadzał mi na drugi łokieć, nie? Ogólnie to też rado od Marcina Parchety blokować drugim łokciem, w sensie obiema, ale żeby przyjąć jakby równocześnie, jakby rozłożyć cały impact na dwie strony. I tylko to, jeśli mnie łokieć bolał, no to jego piszczel na pewno, nie? Nie miałem w ogóle obitego ciała, nie? Tylko rozbitą głowę przez jego proste, nie? Ale też właśnie z kontry starałem się zejść w jedną stronę, oddać, nie? Tylko on był za długi, nie był w stanie jakby dojść, nie? Też moje ręce, pamiętam, że były bardzo ciężkie przez to, że się spompowałem w parterze, no ale to jest MMA, ciężko jakby wypośrodkować. Jeśli jestem silnym, umieśnionym zawodnikiem, no to w parterze sobie będę radził, ale jak wstajesz do stójki, to już wtedy te mięśnie kurczliwe po prostu już się nie chcą jakby rozkurczyć, nie? Ty zawsze fajnie pracowałeś głową gdzieś tam na balansie, mimo tej pozornej postawy, czy grapplera, czy zapaśnika, także to na duży plus. Mateusz, dwie ostatnie kwestie, bo obiecałem, że będzie krótko. Powiedziałeś, że nie ma opcji na walkę z Mateuszem Gamrotem i to jest absolutnie zrozumiałe, ja taką postawę popieram. To też zapytam, czy w ogóle jedyną opcją, bo wiadomo, wyobraźnia fanów się rozbudza w pewien sposób, czy walka o pas to jest jedyna opcja na to? Nie będziemy się bić, jakby ucinam temat, jakby... No ucinam go po prostu, nie? Jasne. I chciałbym jeszcze zapytać o genezę tych dwóch pseudonimów, zarówno Chińczyk, jak i Rebisti, zwłaszcza tej pierwszej. Kto tego pierwszy użył, bo to może się kojarzyć z twoim wyglądem, ale czy to jest bardziej... Na razie, trenerze!
Czy to jest z czasów dzieciństwa ksywka, czy raczej później to przyszło? Dobrze! To tak, słuchałem cię, żeby nie było, nie? Czyli tak, Chińczyk to jest, się wzięła ksywa z klubu. Pamiętam bardzo dobrze, jak w bunkrze przyszedł Irokes i po prostu powiedział: Chińczyk, ty wyglądasz jak Chińczyk, nie? I Bagi to podłapał i na którejś tam zbiórce powiedział Chińczyk, no i tak się przyjęło. No niestety Bagi ma siłę przebicia i tak już zaczął iść swoją drogą. I to jest jakby moja ta ksywa jakby pierwotna, która zostanie tutaj z nami, tak jak Magic Mike, jak Michał Magic Materla, tak. To też się za bardzo nie przyjęło, to może dla młodych fanów, nie? I teraz Urebisty to jest takie dla tych nowych fanów ze Stanów, bo też jeszcze tak z akcentem można dorzucić, jak ktoś ogarnia angielski, tak sobie doda Urebisty, nie? No to i właśnie, to jest ksywa akurat, którą mi nadał Dana White. W ogóle jestem zdumiony, tyle lat żyję na tym świecie i nie rozkminię, że można tak fajnie, kreatywnie wymyślić ksywkę. Ciekawe, czy mu to długo zajęło. No i co? No i chcę jakby iść tą stronę, no bo to fajnie marketingowo się spina, nie? Jednak w tej nazwie jest bestia, więc też utożsamiam się trochę jakby z takim stylem agresywnym, takim dominującym. Więc podoba mi się i to jest taki nowy rozdział, taki kamień milowy w moim życiu. Bisz kiedyś śpiewał utworze Jestem Bestią. Mateusz, dziękuję Tobie bardzo za poświęcony czas. Miło było Cię zobaczyć. Czekam na kolejne walki. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.